Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Jak Polska długa i szeroka, ta pieśń będzie dziś rozlegała się głosem, głośnym śpiewem uczestników procesji Bożego Ciała. Będziemy tym śpiewem manifestowali swoją wiarę i wyrażali swoją radość, że Bóg nas tak umiłował, że dał nam pokarm z nieba, którym jest Jego ciało i krew, ukryte pod postaciami chleba i wina. O niewysłowione szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serce swe nam dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. O tak, chcemy dziś tę prawdę głosić, chcemy wychwalać naszego dobrego Boga za Jego niepojętą miłość. I właśnie to jedno, wychwalanie Boga, winno dzisiaj jednoczyć nasze serce, winno zaprzątać nasze myśli, winno być pragnieniem naszej woli. Wychwalać Boga, bo wielkie rzeczy uczynił nam wszechmocny. Dał nam ciało i krew swojego Syna Jezusa Chrystusa jako pokarm dla nas. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Oto Chrystus daje się nam na pokarm. Daje tak, jak głodnemu daje się kromka chleba. Daje swoje ciało na pokarm dla wszystkich, którzy w Niego wierzą i zechcą iść przez życie drogą wytyczoną przez Jego Ewangelię. Drogą prawdy i miłości. Swoją krew daje jako napój podtrzymujący życie. Ta krew przelana z miłości dodaje siły do życia w miłości i do oddania życia za braci. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Boże ciało to świętowanie obecności Boga z nami, który właśnie w tym chlebie z nieba zechciał być na ziemi po wszystkie dni aż do skończenia świata. Uroczystość Bożego Ciała jest orędziem. Bóg jest wśród nas i dla nas. On chce nam towarzyszyć na wszystkich drogach naszego życia. Chce nas chronić, ratować, ocalać, pomagać. Eucharystia, chleb z nieba, jest wymownym znakiem bezgranicznego umiłowania człowieka przez Boga. W dzisiejszy dzień Bóg Ojciec chce nam objawić, że pragnie poprzez Jezusa ukrytego w białej chustce wchodzić w naszą codzienność, w nasze życie, w nasz los. Ta uroczystość zwiastuje radosną prawdę. Oto Bóg Ojciec mówi, tam gdzie Ty idziesz, tam gdzie Ty jesteś, tam gdzie Ty żyjesz, pracujesz, tworzysz, gdzie się smucisz, radujesz i cierpisz, tam ja chcę być z Tobą. Chcę być z Tobą i pomagać Ci w Twojej życiowej wędrówce. Tak oto Bóg kocha człowieka. Jezu, miłości Twej, ukryty w hostii tej, wielbimy cud, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe serce dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud. Gdy w wędrówce do ziemi obiecanej naród wybrany znalazł się na pustynnej ziemi, gdzie zaczął odczuwać głód i pragnienie, otrzymał od Boga pomoc w postaci manny zesłanej z nieba i wody wyprowadzonej ze skał. Objawił Bóg swoją miłość do narodu izraelskiego,
Dlatego Mojżesz zobowiązał swoich rodaków: nie zapomnij o Panu Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtrwalszej. On żywił Cię na pustyni Manna. Ale też przypomniał Żydom, że człowiek do życia potrzebuje nie tylko ziemskiego chleba i źródlanej wody. Nie samym chlebem żyje człowiek. To przypomnienie jest aktualne do dzisiaj. Chleb dla ciała nie może zaspokoić głodu duszy. Dusza ma swoje prawa i swoje własne życie. Musi więc również mieć swojego rodzaju chleb dla podtrzymania tego życia. I właśnie Chrystus, pragnąc zaspokoić głód ludzkiej duszy, zwraca się dzisiaj do nas ze słowami: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. I dodaje słowa, które mają nas zachęcić do karmienia się Jego ciałem i krwią. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus umiłował nas do końca. Do końca swoich ludzkich i boskich możliwości. Więcej już uczynić nie mógł. Opuścił dom Ojca, przybrał się w łachmany ludzkiego ciała, obrógł się w nędzę i poniżenie, wyrzekł się wszelkich atrybutów bogactwa, władzy, panowania, a potem jeszcze ukrył się pod chlebem. Stał się chlebem, by być blisko człowieka, by być dla człowieka. To jest wielka rzecz. Wspaniała, zachwycająca i błogosławiona. Błogosławiona, bo w Eucharystii Jezus czeka, aby opatrzyć nasze rany, jak to uczynił Samarytanin. By umocnić nas, nasz wzrok wiary, jak niewidomemu z Jerycha. By przywrócić nam siły, jak paralitykowi, który czekał na brzegu sadzawki w Sidon. Błogosławiona rzecz, Eucharystia, pokarm dla słabych, dla zmęczonych, dla chorych, pokarm dający siłę, pokarm dający życie wieczne, pokarm, prawdziwy i żywy Jezus. Oto wielka tajemnica wiary, oto wielka tajemnica miłości. Bądźże pozdrowiona, postyjo żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyni. Kochani, nie możemy zapomnieć tego, co dla nas uczynił Jezus. Ludzie gotują Mu cierniową koronę, gwoździe i krzyż, a On przygotowuje im ucztę ze swojego ciała i krwi. Oni szykują Mu śmierć, a On życie wieczne dla nich. Oni ofiarują Mu nienawiść i unicestwienie, a On im miłość i przebaczenie. Dokonać czegoś takiego może jedynie Bóg i Jego nieskończona miłość. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Życie ludzkie jest za krótkie, by zgłębić treść tych słów, by je w pełni zrozumieć, by wyciągnąć z nich jak najbardziej autentyczne i wiążące nas wnioski. Kościół, pragnąc przybliżyć nam sens tej chrystusowej wypowiedzi, ustanowił dzisiejsze święto, uroczystość Bożego Ciała, przez które nam przypomina, jak wielkim skarbem jest dar Wieczernika, dar Eucharystii, dar ogromnej miłości Boga do człowieka. Bądźże pozdrowiony anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie.
Cud przemiany i rozmnożenia chleba będzie powtarzał się codziennie i wszędzie dla każdego. I tak będzie do końca. Tego Chrystus nigdy nie odwoła. To jest miłość nieodwołalna. A za taką miłością tęskni ludzkie serce. Takiej miłości pragnie. O taką miłość się dopomina. I Chrystus nas zapewnia w Eucharystii, że nigdy nie zdradzi, nigdy nie opuści, nigdy nie zdezerteruje. Jego miłość wobec nas wytrzyma wszystkie próby. Będzie kochał zawsze. Jego serce będzie zawsze otwarte dla wszystkich. Kocha i tęskni. Tęskni, kocha. I czeka na mnie i na ciebie. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, gdy w tej hostii małej serce Boże skryła. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni znosi. Dlaczego Bóg dał nam chleb z nieba? Dlaczego Chrystus stał się chlebem pokarmem dla ludzkiej duszy? Bo pragnie Chrystus, aby każdy człowiek potrafił kochać jak On, do końca, z całego serca, ze wszystkich sił. Dlatego co dnia poprzez Eucharystię, jaką taką prawdziwą miłość nam pokazuje, poprzez Eucharystię objawia nam swoje oddanie do końca. Każdego dnia wydaje za nas swoje ciało i przelewa swoją krew. I każdego dnia do tego samego wzywa każdego z nas. Chce nas przemienić miłość. Jaka jest nasza odpowiedź na te wezwania Boga? Święty Jan Paweł II z bólem wołał do nas w Krakowie 10 czerwca 1987 roku. Bardzo wielkim niebezpieczeństwem, o którym słyszę, jest to, że ludzie się jak gdyby mniej miłują w Polsce. Że coraz bardziej dochodzą do głosu egoizmy, przeciwieństwa. Ludzie się nie znoszą. Ludzie się zwalczają. To jest zły posiew. To nie jest Eucharystia. To nie jest od Chrystusa. I to trzeba przeobrazić. Kochani, czy potrzebujemy mocniejszych słów? Nie wystarczy Eucharystię przyjmować. Eucharystią trzeba żyć. Nie wystarczy dziś mieć monstrancji po ulicach miast i wiejskich drogach ciała za nas wydanego. Nie wystarczy wziąć udział w tradycyjnej procesji. Trzeba nam ten dar pozostawiony przez Chrystusa z wdzięcznością przyjmować. I trzeba nim żyć. Trzeba, byśmy byli gotowi, jak Chrystus, wydawać nasze ciała i wylewać naszą krew w służbie bliźnim. Nie tylko wtedy, gdy trzeba będzie podzielić się swoją krwią, by ratować człowieka zranionego w wypadku. Nie tylko wtedy, gdy trzeba ją przelać w walce o wolność ojczyzny lub w walce w obronie krzyża i wiary. Mamy swoją krew przelewać wtedy, gdy nasza codzienna praca i nasza służba Bogu i bliźniemu będzie wymagała ofiary szarej, normalnej pracy, ofiary z czasu, życzliwego gestu, dobrego słowa czy uśmiechu. Dzień po dniu, kropla po kropli, bo to jest dopiero prawdziwa miłość. Pójdź do Jezusa, do niebios bramy. W Nim tylko szukać pociechy nam. On Cię napoi krwią swoich ran. On Ojciec, lekarz Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, ten smutny czas. O Jezu, pociesz nas. Pozwólcie, najmilsi, że w końcowym już wątku naszej refleksji dnia nawiążę jeszcze do opisu jednego z pisarzy, który z ogromną wnikliwością
ujmuje obraz współczesnego życia, współczesnego człowieka, jego wysiłków, zamiarów i planów. Oto piękne ludzkie ustronie, urocze miejsce przyrody, gdzie zamieszkiwał pustelnik, zajechały środki współczesnej techniki. Różne kombajny, auta, koparki, dźwigi. Wysiedli z nich różni ludzie. Zaczęli mierzyć, wytyczać, szkicować, a zdobycze ludzkiej techniki momentalnie przystępowały do pełnych zgrzytów, głośnego tętna pracy i wysiłków, by zrealizować ich zamierzenie. Wyznaczono bowiem w tym spokojnym ustroniu miejscu zamieszkania starego pustelnika miejsce pod wielkie, nowoczesne miasto. Pełne rozmachu, szerokich urządzeń i rozwiązań w duchu techniki XXI wieku. Zniesiono wspaniałe wieżowce. Urządzono autostrady, obwodnice. Wprowadzono wszelkie środki przekazywania myśli, a każdy blok zaopatrzono windę, wodę, klimatyzację. O jednym jednak zapomniano w tym mieście. A może i celowo tak urządzono. W całym tym wspaniałym kompleksie zapomniano absolutnie i nie umieszczono w nim najmniejszej kapliczki, krzyża, nie mówiąc o świątyni. Zbudowano miejsce bez miejsca kultu, modlitwy i ofiary. Ale na całe szczęście koparki, traktory i maszyny nie zniszczyły miejsca pobytu starego pustelnika. Patrzył on ze swej skromnej pustelni na ogrom miasta, które powstawało na jego oczach. I przystąpił do ciekawej akcji swojego swoistego posłannictwa. Każdego ranka i wieczora, kiedy blaski słonecznych promieni obejmowały uśpioną ziemię i miasto, wychodził pustelnik ze swej pustelni, wyciągał wielki drewniany krzyż, podnosił wysoko ku górze i wołał w stronę miasta. Miasto moje, miasto współczesne, miasto dzisiejszych ludzi, posyłam ci to, o czym zapomniano. I kreślił rankiem i wieczorem wielki krzyż nad panoramą miasta. I tu notuje autor przepiękny przejaw ludzkiej reakcji. Bo artysta oddał potrzebę ludzkiej duszy, kiedy stary pustelnik kreślił znak krzyża. Otwierały się wszystkie okna, wypełniały tysiącami głów i każda postać pokornie i ufnie kreśliła na sobie znak krzyża, tak jak posyłał go pustelnik tamtejszemu miejscu. Bracie i siostry, posyłam ci to, o czym świat zbyt często zapomina. Daję ci Boga, a ty otwórz dla niego drzwi swojego serca. Ty go weź i idź z nim na miejsce twojego przebywania i życia. Weź go i nie pozwól, aby ktoś wyrwał ci go z serca lub byś ty sam wyrzucił go ze swojego życia. Żywy Chrystus przychodzi w Eucharystii do ciebie, więc wyjdź mu na spotkanie, a wtedy twoje życie i twój trud złączy się z jego życiem i jego trudem. I wtedy będzie ci lżej, bo zyskasz Chrystusową łaskę, Chrystusową moc, która płynie z tego boskiego pokarmu. Zyskasz Boga, który choć wszechmocny, to jednak chce być blisko ciebie, twojego życia i twojego trudu. Przyjmij Chrystusa do swojego serca i żyj nim na co dzień. Zróbcie mu miejsce. Pan idzie z nieba. Amen. Wierzę.